Siemanko, witam w kolejnym przeglądzie marketu. Dziś pokażę wam skiny, które bardzo fajnie skoczyły pod tego CS2. Pogadamy sobie o wzrostach MoNesy'ego, zobaczymy co słychać na Paryżu i tak dalej. Zacznijmy od inwestowania w skiny. Ja widzę to tak, że jeśli chcesz sobie kupić fajnego skinka, pograć nim i to spoko, żeby przy okazji miał perspektywy inwestycyjne, że zrobi ci tam jakiś procent. I przechodzimy do SkinsMonkey, gdzie możesz kupić takie skiny pod CS2. Ta stronka ma fajny plus, że nie wlicza cen naklejek do wartości skina, więc masz po prostu naklejeczki za darmo. Więc jeśli miałeś jakieś marzenie, mieć fajnego skina, to teraz pod CS2 myślę, że nawet spoko sprawa znaleźć jakiegoś, który fajnie na tego CS2 może działać. Przy okazji jakieś fajne naklejki na nim zgarnąć. Printstreamy, o, w sumie też skoczyły, mogą skoczyć jeszcze teoretycznie, więc jakieś Printstreamy, jakieś inne, jakieś gamma doplerki, to też fajnie wszystko wygląda. Gdybyś się zdecydował, to pamiętaj o kodzie Rafikos, no bo masz plus 35% więcej do wpłaty, więc no przy większych kwotach robi to naprawdę bardzo dużą różnicę. Zapraszam, no i przejdźmy do przeglądu. Zacznijmy na spokojnie od skrzyni Pryzmatu 2, która tutaj bardzo fajnie piknęła do 360, więc tu bardzo przyjemnie. To tak na początek, więc pierwsze skrzynki już zaczynają jakieś wzrosty większe mieć. Dalej mamy dyskotechnologię, no i tutaj też elegancko. No ten skinek bardzo ładnie się prezentuje i tutaj na lekkim zużyciu chyba najbardziej widać te wzrosty. Lecimy dalej, już ten Desert Eagle, tak samo elegancko do 12 ziko. No i to oczywiście jest wszystko po głosie tego, że no ludzie zobaczyli jak to wygląda na CS2. Dalej Wybielenie, który też tutaj gdzieś 60 ziko do nawet 103 ziko, to akurat w jakości mocne zużycie. I dalej MoNesy, który wybił naprawdę fajnie. Zaczynamy od holo, za 170 ziko się tutaj opchnęło. Papier to samo, leci 96 groszy, 97, no prawie do złotówki. Tutaj to poszło. Dalej w brokacie, tutaj troszeczkę dosłownie, 8,20. To jeszcze nie ma takiego wzrostu. Dobra, o tym zaraz pogadamy, bo to mam temat. Dobra, i jeszcze naklejka, z której lecą MoNesy, czyli z autografem pretendentów. Na niej nawet spadki, więc to jest... Więc szukajcie takich rzeczy, nie? Bo teraz ogólnie myślę, że jak teraz to kupić, to tutaj już nawet jakaś odpiska się powoli zaczęła. Więc być może te wzrosty przełożą się na wzrosty tej kapsułki, która jest teraz nisko. Zobaczymy, czy tak będzie, ale warto sprawdzać takie rzeczy, no i potencjalnie podjąć ryzyko i coś zainwestować. Teraz do 2,50, więc teraz była na wzrostach, teraz jakiś spadek. Ciekawa sprawa. Też myślę, że autografy są niedocenione, więc fajnie nawet kupić na przyszłość. I dobra, teraz rozkmina taka o goldach, bo w sumie było pytanie, czy goldy warto iść, czy nie. Ja w goldy raczej nie inwestuję, jak jakieś mam to z openingów, ale przykładem niech będzie MoNesy. Spójrzcie, goldzik, który chodził za 300 ziko, 400, w ATH 2500 się sprzedało, tak bardziej realnie 1800, 1500, więc... Czy goldy są spoko? Tak, choć najbardziej szedłbym po prostu graczy goldy. Tutaj MoNesy na przykład z Paryża, no 650, Robs 400, więc raczej w te goldy autografowe bym się kierował. Znaczy, gdybym miał się kierować, bo się nie kieruję, ale na tej zasadzie. Dobra, i przejdźmy do holo z Paryża. Tak pokażę kilka, najbardziej to Furia, która... Miała znowu prawie swoje ATH, kiedy wiecie, dostęp do tego CS2 zgarnęło dużo osób, no bo naprawdę wygląda kozacko, nie? Ta fura jest prześliczna, no i trzyma się no naprawdę wysoko. Zaczynała no z 47, teraz 70 i na razie się trzyma. Dalej Apexik, co u Ciebie? Okej, tu nawet jakieś spadeczki po tych swoich dużych pikach, no i Małzina nie chce nam się załadować. Ogólnie Paryż z spadkami na tych holo. I tak, jeszcze zobaczmy ilości papierów. Blast przebił 2 miliony, Greyhound milion, Ens milion, więc już milionerów mamy, tych naklejek drużynowych. Pewnie jeszcze no mongolsiki, Team Liquid dobije do miliona. Promocja jest bardzo długa, nie wiem czy już na ten moment nie jest najdłuższą promką ogólnie jaka była. Jeśli Valve pokusi się o zapowiedzenie jej, no to jeszcze plus 7 dni będzie można te kapsułki kupować, więc przybędzie ich myślę, że no 100 tysięcy. No trochę może wysoko, ale 7 dni, więc no ale na pewno ludzie jeszcze nas kupują. Spoko, jakby nie zapowiedzieli i promocja po prostu znikła. Wtedy to będzie bardzo przyjemne. O tych supplyach, nie ma supply, którego nie da się zbić. Jeśli będzie na to popyt, jeśli te naklejki będą schodzić, tutaj głównie holo, te kapsułki będą otwierane, no to będzie przyjemnie. Zobaczymy, jak się ten Paryż potoczy. Na pewno na short term widzę potencjał, jak mówiłem. Myślę, że w mid termie te ceny pospadają. No i na long term zobaczymy, co Kopenhaga i co Szanghaj przyniesie. Nie jestem giga źle nastawiony do Paryża, ani giga dobrze. Jestem gdzieś po środku, tak bym powiedział. I co? Jeszcze kapsułki. No i tak, najwięcej kandydata 400 000. Legendy 200, pretendent fajnie odszedł, więc tego pretendenta jest całkiem mało, to przyjemnie. Znaczy się na tej ilości steamowe, to też trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. Pretendentów jest aktualnie najmniej, więc no tak to ilości, najwięcej kandydata i to znacząco w sumie przebił legendy i tak to się aktualnie klaruje. W tym przeglądzie to na tyle, no i co, miłego powrotu do szkoły, bo już dziś rozpoczęcie, no to jutro trzeba będzie iść. Powodzenia, dzięki za dziś, do następnego, cześć, pa pa.